Dzień dobry, Joanna Lichocka, witam w Rozmowie Niezależnej. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Semka, dziennikarz, autor wielu książek, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Bardzo miło, dzień dobry. I autor książki najnowszej, Piotr Semka, za, a nawet przeciw, Zagadka Lecha Wałęsy. Ta książka od dziś jest w księgarniach. Ja nie zdążyłam jej przeczytać, od kwadransa mam ją w ręku. W związku z tym, Piotrze, musisz wszystko mi powiedzieć, dlaczego zdecydowałeś się teraz na napisanie tej książki i jak sobie radzisz z konkurencją, która jest przecież dosyć głośna, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy promocję książki Sławomira Cenckiewicza, Wałęsa, człowiek steczki. No każdy autor zawsze jest przekonany, że jego książka jest najlepsza, ale w tym wypadku myślę, że akurat obie książki się uzupełniają. To znaczy Sławek robi to, czego ja nie robię i na czym się nie znam, to znaczy bardzo dokładnie eksploruje ten pierwszy okres Wałęsy, czyli okres, kiedy opuścił kujawską wieś, przyjechał do Gdańska, grudzień 70, kwestie Bolka i tak dalej. I w tym sensie to jest temat Sławka. Znaczy on napisał razem z Piotrem Gontarczykiem książkę SB Lech Wałęsa i jak gdyby w tej mierze jego osiągnięcia są nie do przecenienia. Tak. Natomiast ja jak gdyby mam trochę inny temperament. Znaczy mam temperament nie człowieka, który zamieszcza dużo przypisów, dużo dokumentów, tylko ja chciałem napisać portret Wałęsy na tle epoki, a jednocześnie rozliczyć się z tą postacią w cieniu, której tak naprawdę wchodziłem w życie dorosłe. Wraz z którą wszedłem w dziennikarstwo i która towarzyszy mi do dzisiaj przecież. Bo trzeba powiedzieć, że Piotr Semka pisze tę książkę nie tylko z pozycji dziennikarza, ale także jakby bohatera wielu wydarzeń, o których piszesz. Bo pierwszy raz zobaczyłem Wałęsę 16 sierpnia 1980 roku, pojechałem pod stocznię, było już po mszy, grupa robotników wbijała krzyż w miejscu przyszłych słynnych krzyży na miejscu masakry. Trzeba pamiętać, że obserwowanie strajku w pierwszych dniach to był strajk, którym stoczniowcy odważyli się na protest, ale ta wizja powtórki grudnia była bardzo silna. Tą atmosferę takiej grozy, tych plotek, że dzisiaj w nocy uderzą, że podobno jakieś kolumny czołgów pod Pruszczem, pod Kościerzyną, pod Gdańskiem i tak dalej, wzmacniały na przykład fakt, że latały takie samoloty, które zrzucały ulotki. Stoczniowcy, czy wiecie, kim są liderzy strajku i tak dalej, i tak dalej. Ludzie mieli wtedy bardzo silne wspomnienia z grudniem 70. I wtedy, gdy usłyszałem Lecha Wałęsę, to sobie pierwsza myśl, którą usłyszałem, że to jest człowiek, który ma głos i styl bycia, który wprowadza u robotników poczucie spokoju. Bronek Wilczej, w trakcie pisania tej książki, opowiedział mi dosyć ciekawą historię. Otóż rzecz się dzieje na początku strajku i on obserwował rozmowy, pierwsze rozmowy. I pamiętam dobrze, jak na salę weszła grupa aroganckich takich dyrektorów sztoczni, którzy w ogóle wzięli kartkę i powiedzieli, że to w ogóle o postulatach, w ogóle strajku powinno już nie być. Przywróciliśmy tą panną Annę Walentynowicz. Zresztą postulatów w ogóle nie da, to wyślemy do ministerstwa, a w ogóle co to są za jakieś osoby wspomagające, to skandal i tak dalej. I on mówi właśnie, że wówczas Wałęsa bardzo ostro huknął i powiedział, że jak to, co to chodzi? Ten postulat wolnych związków jest podstawowy. To nie ma rozmów, to zrywamy, koniec. Nie podoba się to, do widzenia. I dopiero ci wtedy dyrektorzy zaczęli tam... Więc możemy się dzisiaj zastanawiać, czy Wałęsa był tak pewny siebie, bo miał jakieś, że tak powiem, pokrycie. No bo jedna z tych diagnoz mówi, że
że jakiś odłam władzy chciał wysadzić z siodła Edwarda Gierka i w tym sensie te strajki miały mieć wybuchnąć, miały być kontrolowany charakter na tyle, aby oskarżyć Gierka, że nie panuje nad sytuacją, a opanować. Jeśli tak było, nie wiem, bo to by oznaczało, że Wałęsa musiał być do tego wciągnięty tuż przed samym strajkiem, bo ten okres między 76 a 80 roku wszystko wskazuje, że Wałęsa nie miał, nie był kontrolowany. Sugeruje to w swojej książce. Ale ja w tej książce skupiłem się na jednej rzeczy, to znaczy pokazuję, jak Wałęsa był widziany przez Polaków. Bo jeżeli się bo bardzo często młodzi ludzie, wiedząc o tej przyszłości Bolka, mówią, no to jak to, jak cała Polska mogła, tak, jak mówi się, ja to opisuję, jak bardzo dużo czynników działało na korzyść Wałęsy. Na przykład to, że w państwie socjalistycznym bohater, który wyrastał z klasy robotniczej, był bardzo trudny do zakwestionowania, ponieważ cały czas powtarzano, że klasa robotnicza jest suzerenem, prawda? Dalej, jak bardzo ludziom wybaczano, no wtedy wybaczano, nie wiem, Michnikowi brata prokuratora stalinowskiego, wybaczano Kuroniowi to, że zakładał drużyny walterowskie. Wtedy mnóstwo ludziom wszystko wybaczano, byleby być razem. Ale pokazuje, jak Wałęsa zaczął to wykorzystywać, to znaczy, że stawiam w tej książce też, że Mieczysław Wachowski był kanałem informacyjnym Wałęsy, transmisyjnym, z władzą, za plecami kolegów z krajówki. I to są rzeczy, które no, nie można na nie jak gdyby zamykać oczy. Większość obrońców Wałęsy mówi, a po co tam dzisiaj grzebać? Najważniejsze, że Wałęsa był liderem, że się sprawdził i tak dalej. No nie, no to jest logika bardzo wygodna dla Wałęsy. Piszesz za, a nawet przeciw. Bo cały czas Wałęsa jest za rewolucją antykomunistyczną, a nawet przeciw. A czy ta książka jest za, a nawet przeciw Wałęsie? Bo to jest teraz bardzo trudny temat, zważywszy na to, że mamy dość jednak propagandowy film Andrzeja Wajdy. No więc właśnie, no, jak się zmieścić między właśnie tymi... Z drugiej strony tak na zimno i dość bezwzględnie odziera nas ze złudzeń co do Wałęsy Sławomir Cynckiewicz, cytując dokumenty, świadków, zeznania. No właśnie, ulubiony dowcip tych mówią, ha, 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 panie Semka, chce pan nam mówić, że agent komunistycznej bezpieki obalił komunizm. Przecież to absurd. Nie, to nie jest absurd. Wałęsa, jak ja tutaj używam takiej metafory, przypominał surfera na falach historii. Gdy fala wynosiła Wałęsę w górę, Wałęsa uniezależniał się od swojej przeszłości i od esbecji, prawda? Gdy fala szła w dół, gdy Wałęsa tracił mocny grunt pod nogami, na przykład wtedy, kiedy w łonie Solidarności zaczął mieć wyrazistych liderów, Gwiazdę, Rylewskiego, Jurczyka, wtedy jego mocna pozycja wobec ludzi, którzy pamiętali o jego przeszłości, słabła. A przecież, no, można sobie, pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, jeżeli pożar Solidarności runął przez Polskę, no to Moskwa musiała pierwsze co zrobić, to sięgnąć po papiery Bolka, prawda? I zastanowić się, jak można je wykorzystać. Oczywiście Wałęsa był w jakimś sensie bezkarny, ponieważ ruch 10 milionów go ciągnął. Domyślam się, że gdyby była taka hipotetyczna rozmowa, możemy sobie wyobrazić, gdzie bezpiecy przypominają, nie bądź taki cwany, bo mamy na ciebie teczkę, to Wałęsa mógł powiedzieć, no to ogłoście ją, ciekawe kto wam uwierzy. Bo tu dochodzimy jeszcze do drugiej sprawy, że komunizm kłamał na tylu polach, że... Nawet jak przedstawiał prawdziwe zdarzenie, to był niewiarygodny. Prawda, no więc właśnie, na tym legał dowcip. Ale też, no myślę, tu rekonstruuję tu. Oficerowie SB, którzy się stawiali, musieli zastanowić się, kiedy Wałęsa może być na taką teczkę wyczulony. I moim zdaniem takie okresy było parę ich, ale takie dwa najważniejsze to jest okres gdzieś mniej więcej marca 81, kiedy Wałęsa musi zadecydować o strajku, a wie, że jeżeli podwinie mu się noga, to są inni rywale. Gwiazda, Rylewski, Jurczyk. I wtedy
Wałęsa już nie może odpowiedzieć, nikt nie uwierzy, bo rywale mogą to wykorzystać. Mhm. I druga sprawa to ta słynna czarna teczka Tymińskiego. No, wszystko wskazuje, że pomiędzy końcem kampanii a początkiem prezydentury, no na przykład została przeforsowana osoba Mieczysława Wachowskiego jako człowieka, który jest non-stop u boku Wałęsy. No ale... i ostatni wreszcie etap. No, akurat w dzisiejszych czasach Lech Wałęsa co rusz potwierdza, jak gdyby, że nie jest człowiekiem z żelaza, mówiąc krótko. No jak nie propozycję, żeby Polskę włączyć do Niemiec, to wychodzi na jaw, że Wałęsa chciał przeszmuglować 4 butelki szampana na lotnisku w Londynie, no i tak dalej. Ale to wszystko też jak gdyby jest wykorzystywane przez zwolenników, bo oni mówią tak, nie kłócimy się, dzisiaj Wałęsa to dziwak, wypowiada się jak Filip z Konopi i tak dalej. Ale dzisiaj to już jest nieważne, ponieważ Wałęsa są światli towarzysze jak Tusk czy Jan Krzysztof Bielecki u władzy, a to Wałęsa może być śmieszny. Po pierwsze, nie jest śmieszny. Po drugie, dalej nie mogę się dowiedzieć rozmaitych paradoksów. No bo tak, film Wajdy pokazuje, że Wałęsa został bestialsko szantażowany przez esbeków, albo Wałęsa był ofiarą bezpieki i tych, którzy wymusili na nim podpis, dokładnie wiemy, że to był kapitan Graczek. Tak, którego i ten kapitan Graczek powinien być właśnie. Zaprosił sobie na swoją rodzinę. Albo, a to jak pan wytłumaczy, że zaprasza Wałęsa Graczyka na swoje rodziny? No, to był potwór, który w ogóle grał zdrowiem jego dziecka, jego żony, no to Wałęsa powinien go nie jawić do końca życia. A no. Nie, na 70. Właśnie, Lecha Wałęsy. Wałęsa jest jak powieści Agaty Christie. Tam był taki, jeżeli pani pamięta, Hercules Poirot, który zawsze mówił bardzo mądrą rzecz. Mówi, że wszyscy, którzy zeznają mi, nawet kłamiąc, naprowadzają mnie na trop prawny, bo z ich kłamstw na zasadzie negatywu można zobaczyć, jak było naprawdę. Więc w tym sensie Wałęsa, zapraszając kapitana Graczyka, czyli swojego wyrobownika, pokazuje, że te relacje z tym oficerem były bardzo głębokie, nie tylko służbowe. Teraz dalej. Ktoś może zapytać, co sądzisz o tym tezie Sławomira Cenckiewicza, że Wałęsa już wychodząc na balkon w grudniu 70. wzywając stoczniowców, już pracował. Ja powiem, nie wiem, ale wiem, że Wałęsa zeznawał na procesie generała Jaruzelskiego jako świadek jego obrony. A przecież rzecz doczyła grudnia 70. Jest pytanie, czy my sobie damy radę z opowiedzeniem prawdy na temat Lecha Wałęsy. Nie tylko z powodu tego, że część materiałów zostało zniszczonych, że mamy ogromny kąt medialny. Ale nie płoną. No. Książka, nie posiłkując się tymi materiałami, opowiada o Wałęsie krytycznie. Prawda? Opowiada krytycznie. Trzeźwo. Ona to nie jest na fenomen. Ikona. Dlaczego ludzie Wałęsy kochali i jak Wałęsa ich zaufanie roztrwaniał. Zresztą to jest coś, co jest naszym wspólnym. Tak, państwo pewnie nie wiedzą, no, ale ja razem z Janną pracowaliśmy w redakcji Tygodnika Solidarność właśnie wtedy, kiedy mit Lecha Wałęsy pękł w noc czerwcową. 4 czerwca. Przecież ileż ludzi spotykałem na swojej drodze życiowej, którzy mówili, Lechu jaki jest, ale to jest jednak Lechu, nie kupi się leżącego. Ja wtedy mówiłem leżący, ha, ha, ha. Tak. Prawda? Ile było takich, którzy mówili, ja nie potrafię przestać Wałęsy, bo w niego wierzyłem. Coś podobnego, zresztą pamiętam, jak było z Michnikiem, prawda? I ile się spotkałem ludzi, którzy mówiło, że no, to nigdy nie uwierzę, że Adam pije wódkę z Jaruzelskim. Sam to powiedział. Nigdy nie uwierzę, że po tym wszystkim, co Wałęsa czy Michnik przeszli od komunistów, mogą z nimi flirtować. Flirtowali i tak dalej. To się normalnemu człowiekowi w głowie nie mieści, ale o tym jest ta książka właśnie. Bardzo się cieszę, Piotrze, że powstała kolejna książka o Wałęsie i że to ty napisałeś, bo dobrze, że przypomniałeś podsumowanie moich 33 lat, 33 lata. Ja pamiętam Piotra jeszcze z Tygodnika Solidarność, to jest rzeczywiście warsztat
bardzo profesjonalny i to jest to, co ty potrafisz, czyli znaleźć dystans do rzeczy, które sam przeżywałeś, które my wszyscy przeżywamy, bo to jest, rozumiem, no, troszkę opowieść o naszym zbiorowym złudzeniu. No tak, no. No dobrze, zachęcam Państwa do tej książki. Piotr Semka, Za, a nawet przeciw, Zagadka Lecha Wałęsy. Bardzo Ci, Piotrze, dziękuję. Dziękuję. Od dzisiaj w księgarniach można kupić i czytać.